Proszę Państwa, jak powiedziałem, niemieckie przywództwo w Europie trochę się zachwiało na skutek decyzji naszej złotej pani w Berlinie, która no, sprawiała wrażenie, jakby troszeczkę odleciała w związku z imigrantami. Ale Niemcy nadal są państwem poważnym i jak tam ci, którzy tam no, nie zwariowali w Niemczech, przypomnieli sobie najwyraźniej takie porzekadło bardzo popularne w swoim czasie w Hitlerjugend. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. I postanowili, skoro już ci imigranci, ci nachodźcy już tu są, no to trzeba ich obecność wykorzystać przynajmniej do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby Niemcom umożliwić powrót do rzeczywistości. No i te igraszki sylwestrowe, moim zdaniem, to były takie, żeby z Niemców spłynęła denazyfikacja, spłynęły te wszystkie multikulti i tak dalej. To jest, ten proces został zapoczątkowany. Czym on się skończy, no to jeszcze nie wiemy. Czasami jak sobie o tym pomyślę, to mi ciarki przechodzą, prawda? No i druga rzecz, skoro już tu okazało się, że mamy kryzys, nie potrafimy chronić granic, no to właśnie dzisiaj zapadła decyzja, żeby utworzyć Europejską Straż Graniczną. Żeby utworzyć Europejską Straż Graniczną, która, jestem pewien, będzie zalążkiem europejskich sił zbrojnych, niezależnych od NATO. Niezależnych od NATO. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone próbują zmontować krucjatę przeciwko Rosji. To widać gołym okiem, chociażby na podstawie, na przykładzie tych manewrów Anaconda. Taka krucjata bez udziału Niemiec jest niepodobieństwem. Po prostu trudno sobie ją wyobrazić. I Stany Zjednoczone, najwyraźniej Amerykanie, zaczynają Niemców kokietować, a w Niemczech widzimy, że to nie jest tak, że są entuzjastycznie wszyscy nastawieni do tego pomysłu. Kiedy zakończyły się manewry Anaconda, niemiecki minister spraw zagranicznych Walter Steinmeier ofuknął NATO za to, że potrząsa szabelką. Nie tylko ofuknął, ale jeszcze powiedział, że trzeba by zacząć szybko znosić sankcje wobec Rosji. Za co został ofuknięty przez część niemieckich mediów. Widać wyraźnie, że w Niemczech trwa dyskusja no, w takiej formie. Co robić? Czy trzymać się strategicznego partnerstwa z Rosją i przeczekać prezydenta Obamę, który już tam niewiele czasu mu zostało, czy też machnąć ręką na strategiczne partnerstwo z Rosją? Ta dyskusja jest taka, właściwie żadne argumenty nie padają w tej dyskusji. Ale to my możemy sobie dośpiewać, tym bardziej, że widzimy teraz w 25. rocznicę zawarcia, podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. W Berlinie był prezydent Duda, który nie mógł się nachwalić pojednania między narodami polskim i niemieckim. Bardzo ładnie. No, ale to najwyraźniej Niemcom nie wystarczy. Oni się pojednają, to swoją drogą, jakby to chcieli, się pojednają jeszcze nie raz, prawda, i nie dwa. No i to nawet się przełożyło na wynik, na przebieg meczów futbolowych. Podczas meczu Polski z Niemcami Niemcy taktownie i to z pewną ostentacją nawet strzelali niecelnie. W związku z tym mecz zakończył się remisem, no bardzo taktownie remisem się zakończył, jak nie mogli inaczej, na przykład pogromem drużyny polskiej się zakończyć, kiedy prezydent Duda nie może się nachwalić pojednania. No,
tak jakbym pluł pod wiatr, prawda? Niemcy są taktowni, jak trzeba, to są bardzo taktowni. Proszę Państwa, z Ukraińcami już było inaczej, bo to tam pan, wydawało się, że jest też rozkaz, że będzie, ma być remis, ale widocznie coś się stało w przerwie między pierwszą a drugą połową. Pan Błaszczykowski dostał pozwolenie na strzelenie gola, ale tylko jednego. Tylko jednego, żeby, nie że tak powiem, godność narodowa została uratowana, prawda? Nie, bo my, wiecie Państwo, trzeba się odwołać do literatury polskiej, właśnie do takiej piosenkarskiej twórczości, poetyckiej twórczości, z której można wydedykować nasze minimum na przykład w stosunkach polsko-niemieckich. Od czego nie możemy odstąpić? No to Maria Konopnicka to sformułowała, to minimum w stosunkach polsko-niemieckich, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Na buty już może, ale w twarz to nie. No to jest takie minimum. Inne rzeczy może robić dla mnie, ale byle tylko nie w twarz, prawda? Byle tylko nie w twarz. Więc to tak my tutaj sobie politykujemy. Proszę Państwa, jaki argument mógłby Niemców przekonać? Bo tu widzimy, proszę zwrócić uwagę, że odkąd pan minister Steinmeier ofuknął NATO za wymachiwanie szabelką, to w Polsce ustało z godziny na godzinę nadymanie Komitetu Obrony Demokracji. Z godziny na godzinę. Gdzie jest pan Kijowski? Nie wiemy. Tak jakby się zapadł pod ziemię. Nawet pani Pochankę tego nie wie. No, to znaczy, że jacyś pierwszorzędni fachowcy powiedzieli, no, jest inny etap i inne rozkazy teraz. Teraz nadymamy pana Schetynę. Dlaczego? No po co nam pan Kijowski, kiedy jest pan Grzegorz? Niemcy muszą odzyskać, to Amerykanie sami to rozumieją, że wypychanie wpływów niemieckich z Polski, no to nie jest najlepszy wstęp do zaproszenia do krucjaty. No to teraz pan Kijowski na razie musi poczekać na swoją kolej, a tu teraz. Ale to jest pan Schetyna, to za mały pikuś. Mówię, pan Schetyna to za mały pikuś. Argumentem, który mógłby Niemców przekonać do porzucenia strategicznego partnerstwa z Rosją, przynajmniej na jakiś czas, moim zdaniem może być amerykańska zgoda na rewizję postanowień konferencji trzech mocarstw z Poznania odnośnie ziem utraconych. To byłby argument, który mógłby Niemców przekonać. Bierzmy co nasze, z Moskalami się potem dogadamy, ale niech nam ktoś potem próbuje to odebrać. Także musimy sobie zdawać sprawę z tego, że remanenty są remanentami, które nie są, nigdy nie zostały zamknięte. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Otóż w początkach stycznia pod pretekstem zagrożenia demokracji w Polsce została wobec Polski wszczęta procedura przez Komisję Europejską sprawdzania, bezprecedensowa procedura sprawdzania stanu demokracji i praworządności. Pod pretekstem jest Trybunał Konstytucyjny. Jakby tego nie było, to jakiś inny pretekst by się na pewno znalazł. Ta procedura jest w toku. Komisja Europejska przedstawiła swoją opinię. Wszystko wskazuje na to, ona ma charakter poufny, ale wszyscy wiedzą, że jest krytyczna. Pan minister Waszczykowski zapowiedział chyba przedwczoraj, że lada dzień Polska, rząd polski przedstawi odpowiedź. Bo prawdopodobnie będzie to odpowiedź wymijająca, chociaż nie wiemy tego. W tej sytuacji znowu prawdopodobnie Komisja Europejska przedstawi zalecenia pod adresem rządu polskiego. Więc mamy dwie możliwości. Albo rząd polski te zalecenia wykona, albo ich nie wykona. Jeśli wykona, no to wywieszamy białą flagę i nie ma o czym mówić. Natomiast jeśli nie wykona, no to możemy się spodziewać,
że zostaną wobec naszego nieszczęśliwego kraju podjęte kroki dyscyplinujące, zwłaszcza gdyby się okazało, że jutro w brytyjskim referendum zwyciężyli przeciwnicy dalszej obecności Unii Wielkiej Brytanii. Bo wtedy mamy dwie możliwości, biorąc pod uwagę, że ten proces może być długotrwały i tak dalej, ale może to zapoczątkować efekt domina w Unii, że inne państwa też zechcą, to jak tak, to... Ale to nawet by nie było, to by nawet nie było nic złego, bo to by oznaczało tylko tyle, że ten projekt polityczny zostałby zlikwidowany, natomiast zostałby ten projekt ekonomiczny. I ten projekt polityczny, za pomocą którego się dokonuje również ideologicznych tutaj przemeblowań, że ten projekt polityczny zostałby zlikwidowany i pozostałby tylko ten ekonomiczny fundament, który mógłby zostać odblokowany. To nawet nie byłaby zła wiadomość. Ale druga możliwość, jako skutek Brexitu, jest taka, że Niemcy zaczną wprowadzać, przywracać pruską dyscyplinę wreszcie Unii, bo nie po to tyle pieniędzy zainwestowały w tę zabawę, w integrację europejską, żeby teraz im tutaj się wszystko rozlatywało, jeszcze z powodu profesora Rzeplińskiego, no to już by było małpie okrucieństwo, prawda? Już ironia za daleko posunięta. Proszę Państwa, no to mamy takie tutaj możliwości i wtedy, jeżeli pruska dyscyplina, no to pan Bronisław Komorowski powiedział, że otwartym tekstem, z obfitości serca usta mówią, że jeżeli, jak tylko się skończy szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży, to w Polsce zostaną otwarte nowe fronty. Nowe fronty to może oznaczać cokolwiek. Również zastosowanie wobec Polski procedury pod nazwą klauzula solidarności. Po to właśnie został utworzony Komitet Obrony Demokracji. I jeszcze jednej rzeczy nie wiemy. Nie wiemy mianowicie, jak w tej sytuacji zachowa się nasza niezwyciężona armia. Czy przypadkiem nie stanie jednym susem na nieubłaganym gruncie obrony praworządności i demokracji? Tak jak 13 grudnia 1981 roku stanęła nieprzejednanie na nieubłaganym gruncie obrony socjalizmu i sojuszu. Tego nie wiemy, ale tego też możemy się spodziewać. Jak powiedziałem, sytuacja w Europie staje się płynna. W związku z tym, z tej płynności może się wyłonić cokolwiek, może się pojawić pokusa załatwienia remanentów, które już ponad 70 lat czekają na załatwienie, co byłoby tym łatwiejsze, że w sytuacji, gdyby nowe władze musiały się odwdzięczyć i zrealizowały żydowskie roszczenia majątkowe, no to kto by się ośmielił powiedzieć coś złego na taką transakcję wiązaną, prawda? Musimy sobie zdawać sprawę, jeszcze raz to powtórzę, że jak rozpada się jakaś większa całość, no to od razu pojawia się pytanie albo o granice, a przynajmniej o to, jaką pozycję wyjściową będą miały poszczególne części, które z tej całości się wyłonią. I nie trzeba być specjalnie przenikliwym, żeby wiedzieć, że państwa poważne, a więc mądre i silne, będą starały się poprawić swoją pozycję wyjściową w tym zamieszaniu kosztem państw głupich i słabych. Proszę bardzo. Proszę. A, no wie pan, zobaczymy, co się będzie działo, bo jakiś kompromis został zawarty między Tuskiem i premierem Cameronem, ale zdaje się, że premier Cameron wypuścił z butelki gina i nie wiem, czy panuje nad nim do końca,
bo w jego własnym rządzie, tam mimo tego porozumienia, zaczęli mu się ministrowie buntować i oni naprawdę chcą, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii. No bo ja nie wierzyłem, że premier Cameron chce naprawdę tego. Chciał wytargować lepsze warunki, no ale nigdy nie wiadomo, co się potem to zaczyna własnej dynamiki nabierać i nigdy nie wiadomo, czym się to referendum skończy. Moim zdaniem, jeżeli by doszło do wyjścia Anglii z Unii Europejskiej, to po pierwsze jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że Niemcy i Francja wykorzystają to do rozbijania Wielkiej Brytanii, do wzmocnienia polityki regionalizacji Wielkiej Brytanii. To jest dosyć trudne, bo nie wiadomo, kto będzie kontrolował brytyjski potencjał nuklearny i tak dalej. To nie jest, ale zamęt, żeby wprowadzać zamęt, Francja i Niemcy są zainteresowane w tym. I paradoksalnie wyjście Anglii z Unii Europejskiej może doprowadzić do wzmożenia pruskiej dyscypliny wreszcie Unii. Bo Niemcy nie po to zainwestowały tyle forsy w tę zabawę, żeby im teraz tutaj ktoś wychodził, wymykał się, wziął pieniądze i się wymknął. O nie, tak nie będzie. Także paradoksalnie trzeba się tego spodziewać, że Niemcy przykręcą śrubę pruskiej dyscypliny. I dlatego z tego punktu widzenia popieranie przez Polskę utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO jest po prostu niemądre. Dlatego, że dopóki Unia nie ma własnych sił zbrojnych, to jeszcze nie tracimy całkowicie suwerenności. Jeśli będzie miała własne siły zbrojne, a to jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo tu na szczęście tu i Amerykanie się sprzeciwiają, bo oni doskonale wiedzą, że postulat utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, to jest nic innego jak pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Bo kiedy się Amerykanie zgodzili w 55 roku, właściwie w 54 w układach paryskich na zmilitaryzowanie Niemiec, utworzenie Bundeswehry, no to nie mieli pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie. I na wszelki wypadek Bundeswehra jest w całości wkomponowana w struktury NATO. I poprzez struktury NATO Amerykanie mają surveillance nad tym, co Bundeswehr robi. Bundeswehra nie ma sztabu generalnego. Sztab generalny został uznany za organizację przestępczą w Norymberdze i do tej pory nie ma. Także.